O tak, widzowie, wróciłem sobie właśnie do domu ze szkoły. No i muszę wam powiedzieć, że Roblox wreszcie zrobił coś dobrego, coś epickiego. Jeżeli ktoś z was myśli, co takiego fajnego Roblox mógł zrobić, to już wam wyjaśniam. A chodzi tutaj oczywiście o zmiany warunków, moi drodzy, w regulaminie. Mamy tutaj podkreślone zmiany, widzowie, i naprawdę zmieni się bardzo dużo. Także 15 lutego regulamin zostanie zupdate'owany. O te zmiany, które teraz tutaj widzicie, są to najważniejsze zmiany. A taką mega fest, najlepszą zmianę wam powiemy już za chwilę. No a tą zmianę jest tutaj ta zmiana, czyli Creator Terms, czyli przepisy, których muszą przestrzegać twórcy. Doświadczenia, które będą miały z użytkowników, którzy łamią regulamin Robloxa i są na serwerze, a moi drodzy, nie jest to doświadczenie, ta gra moderowana i twórca nie troszczy się o to, aby zasady były przestrzegane, to Roblox może podjąć działania w tej kwestii. Co to oznacza? No, nie wiem jak tutaj Alex Newton, mam nadzieję, że mówiłem dobrze tą nazwę, ale nie wiem jak on to zrobi, ale radziłbym się wziąć mu do roboty, jeśli nie chce, aby Meep City została zbanowany, ponieważ tak, moi drodzy, teraz Roblox będzie miał oficjalnie podstawę do tego, aby gry typu Meep City, czy inne gry, które po prostu, no łamią regulamin, a właściwie nie same gry, a po prostu gracze, którzy grają i robią dziwne rzeczy, no bo z czego znana jest teraz Meep City? No, kiedyś fajna giereczka, pewnie każdy z was grał, kto już dłuższy czas gra w Robloxa, a teraz jest traktowane jako no taka aplikacja do randkowania, tak to określę, nie będę określał tego gorzej, ale użyjcie widzowie wyobraźni i domyślcie się, jakie rzeczy tam się odwalają. Także na miejscu twórcy Alexa, no ja bym się zaczął martwić i tutaj no zrobił coś z Meep City. Biorąc pod uwagę wydarzenia, które dzieją się aktualnie w grze, to w sumie mogę tutaj zmienić zdanie, myślę. Ponieważ ta gra nie jest już tą grą, którą kiedyś lubiłem. Jestem na serwerze i nawet nie musiałem iść daleko, już widzę podstawy. Nawet nie chcę wiedzieć, co tutaj się będzie działo na czacie. Nie wiem, czy mi się jeszcze nie załadował, czy nie. Wystarczy pójść na ECE na środek. Ciekawe, czemu niektórzy mają aż tak wielkie te awatary. Dobra, wychodzę, zanim zobaczę coś, czego będę jeszcze bardziej żałował. Oprócz tej gry są jeszcze oczywiście inne giereczki i słyszałem m.in., że tak. W tej giereczce Public Bathroom Simulator, ktoś zrobił symulator właśnie taki, dokładnie tak. I ma dość sporo grających osób, ponieważ no 1500 osób, także całkiem sporo. Też niekoniecznie dzieją się tutaj dobre rzeczy. Może wam lekko zademonstruję, co tutaj się może dziać. I no na przykład tutaj mamy już dziwny przypadek i jeszcze na przykład to. I domyślcie się, co tutaj się może dziać. Ja tutaj stąd wychodzę, bo nie chcę nic naprawdę, co będzie bolało w oczy, zobaczyć. Inny przykład giereczki to na przykład gra Vibe Place. No i możecie się domyślić, no na pierwszy rzut oka zwykły tutaj klub, wszystko niby okej, ale no właśnie, to już troszeczkę może wzbudzać podejrzenia i dawać tutaj domysły do wyobraźni, albo dobra, to nie, dobra, nie, okej, ja wychodzę, ja już nie chcę. To jest właśnie to. All Ages, czyli dla wszystkich. Tak. Pewnością. Także tutaj jakbym twórcą, nie wiem dokładnie jak się wymawia ten nick, może nie będę się tego podejmował, no to zacząłbym się na jego miejscu również tutaj martwić. Mamy też tutaj oczywiście jeszcze kilka innych zmian, także jak ktoś z was to może sobie to przeczytać widzowie. Są to też całkiem spoczko zmiany, także fajnie widzowie widzieć, że Roblox zaczyna ten rok całkiem solidnie, wreszcie widzowie coś dobrego, dobrze i niech ta pozytywna energia się jak najdłużej trzyma Roblox, błagam cię proszę. No żeby jeszcze zakończenie tego filmu było jeszcze piękniejsze, to dla osób, które myślą, że Roblox umiera, z czego również śmieje się RTC i w sumie wszyscy, no to pozwólcie, że pokażę wam tutaj to. Rekord, moi drodzy, osób online na Robloxie został pobity i powolutku zbliżamy się do 10 milionów użytkowników, moi drodzy. No bo na przykład Fortnite, kiedy Roblox miał właśnie wspomnianą przeze mnie wcześniej liczbę użytkowników, miał tyle graczy, także naprawdę szapoba, pogratulować. Także takie fajne informacje. Trzymajcie się, moi drodzy. W tym filmie to już wszystko. No i cześć!